Bardzo Państwa przepraszam, że przez dłuższą chwilę nie było mnie w kadrze, ale wstawałem z kolan. Co tu dużo mówić? Nie wszyscy dzisiaj w Polsce są patriotami. Prawdziwi patrioci muszą wstać z kolan. Chyba oczywiste. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś chodzi na czworakach, no to go się traktuje jako kogoś, kto chodzi na czworakach. Nie można ulegać nikomu i tu nie mają nic do rzeczy jakieś narodowe hymny czy pieśni. My doskonale pamiętamy, jak Francja potraktowała nas w 1939 roku i przy okazji Karakali pokazaliśmy żabojadom, gdzie raki zimują. To są ludzie, którzy uczyli się od nas jeść widelcem parę wieków temu. To rzeczywiście była wypowiedź zgryźliwa, można powiedzieć lekko złośliwa, ale nieobraźliwa. Nie, no zupełnie nieobraźliwa. Warto zauważyć, że nie tylko Francję ustawiliśmy ostatnio do szeregu. Nie boimy się nikogo, ani Niemiec. Oto Niemcy mają pretensje do tego, żeby Polaków uczyć demokracji. Ani Rosji. Bo czymże innym jest sytuacja, w której ginie cała elita, w której odcięta zostaje głowa narodu. To jest wypowiedzenie wojny. To jest wypowiedzenie wojny. Ameryki też się nie boimy? Ludzie, którzy budowali swoje państwo dopiero w XVIII wieku, będą mówili nam, co to jest demokracja. Unii Europejskiej też oczywiście się nie boimy. Dzisiaj to nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem, ale Komisja Europejska. Nie boimy się ani pani Clinton, ani pana Trumpa. To wybór między dżumą a cholerą. Ani tam jakiegoś szefa Parlamentu Europejskiego. Niemca Schulza. Postuluję sankcje wobec pana Martina Schulza i postuluję, żebyśmy po prostu mieli w głębokim poważaniu to, co po raz kolejny ten polityk, przepraszam za określenie, ale bełkocze. Nie boimy się też jakiejś tam pani Mogherini. Znowu będą łzy, pani Mogherini. Tak się robi politykę zagraniczną. Trzeba być dumnym, wyprostowanym. Trzeba też mieć wyobraźnię i umiejętność poszukiwania nowych partnerów i sojuszników. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozmawiał w Mińsku z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Dzięki Bogu przyjechał pan. Mamy o czym porozmawiać. Dlatego należy tu wyrazić pełne poparcie dla ministra Kownackiego, który już wcześniej zademonstrował twardość, ale i zmysł estetyczny. Przejeżdżałem przed chwilą przed placem Zbawiciela. Tam jest, przepraszam, obrzydliwa. Obrzydliwa, bo jest spalona, pedalska, czy homoseksualna tęcza. To my uczyliśmy Francuzów jeść widelcem, ale też my, i tylko my, będziemy suwerennie... Polska musi być suwerenna. ...decydować z kim i jak sami będziemy jeść. Włani te... pizdryki. Cyp kartofli. A to mięso do kapusty. Starczy na miesiąc. Nie można było raz spróbować, jak gdzie indziej jedzą. A to my parszywe jakie? Żeby każdy z innego koryta jadło? Powstaje jednak pytanie, teraz serio, czy jest ktoś za granicą, kogo jeszcze obecna ekipa nie obraziła i jakie mogą być skutki takiej polityki? Patrzę z wielkim niepokojem na politykę zagraniczną rządu PiS, bo ona do tej pory, muszę powiedzieć, reprezentuje jedno wielkie pasmo gaf, błędów, a także zachowań, które obrażają naszych partnerów i naszych sojuszników. Jeżeli tak będziemy prowadzili politykę zagraniczną, to jestem pewien najgorszych obaw, jeśli chodzi o ich skuteczność. Przyjmiemy sobie relacje z partnerami, sojusznikami, którzy wielokrotnie nam pomagali i którzy dowiedli swojego oddania sprawom polskim, a próbujemy budować egzotyczne sojusze, jeśli nie z Białorusią, to z krajami, powiedzmy, Północnego Kaukazu czy z krajami Europy Południowo-Wschodniej, z pełnym szacunkiem do tych krajów, ale to nie są państwa, które zapewnią Polsce bezpieczeństwo. Ani to nie są państwa, które spowodują, że Polska będzie się bardziej liczyć w Europie.
Wymieniając kraje, instytucje i zagranicznych polityków, których obecne władze się nie boją, zapomniają oczywiście o jednej osobie, no ale to jest chyba oczywista oczywistość. Teraz w Warszawie mamy rząd, który traktuje mnie osobiście jako wroga publicznego. Przesadził? On nie jest partnerem politycznym. My uważamy, że Donald Tusk nie istniał. Nie do końca sobie radzi z funkcją, którą przyszło mu sprawować w Unii. Jakby te wszystkie występy polityków obecnej ekipy podsumować? A po co ja mam to robić? Oddam głos komuś innemu znaczącemu. Puknijcie się wszyscy w głowę. A propos tego, jak PiS chce wykończyć Donalda Tuska, już w tym momencie polecam najnowszy numer Newsweeka. Pierwszy gość, były premier, pan Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś w Sejmie, naigrywając się z opozycji, wtedy platformerskiej, powiedział pan cieniasy, chociaż powoływał pan się trochę na syna. Jakby pan jednym słowem określił przedstawicieli obecnej ekipy? No, to jest... To są szkodniki. Ja bym określił to dużo ostrzejszym słowem, dlatego że no w gruncie rzeczy przejęli całe państwo i szkodzą. Naprawdę szkodzą i to ja bym nawet poszedł ostrzej. Szkodzą racji stanu. Znaczy to, co robią z Polską, to skłócanie narodu, to zewnętrzne skłócanie z wielkimi tego świata. To jest wszystko robione przeciwko Polsce. Historia z karakalami zdziwiła pana? Znaczy my rezygnujemy z jednego helikoptera, bierzemy drugi, ale nie do końca bierzemy, zatrudniamy, ale nie lobbystę tam w Ameryce, żeby lobbował, tylko amerykańskiego lobbystę tutaj, a potem ogłaszamy, że z Ukrainą zrobimy ten śmigłowiec. Znaczy nie. Czy leci z nami pilot? Jestem zaskoczony dwoma sprawami. Mhm. Znaczy po pierwsze znów brakiem profesjonalizmu. Znaczy można było zrezygnować z tych karkali, ale w sposób porządny. Czy taki, żeby mucha nie siadała. Tak? Są takie sposoby, w taki sposób się rozmawia i w taki sposób się odchodzi, żeby ten konkurent jest może nie usatysfakcjonowany, ale jednak... Ale nie upokorzony. Tak, ale nie upokorzony, ale jak, dokładnie tak. A jak my upokarzamy to z głupoty, czy tak chcemy wymierzyć policzek świadomie? Nie, no ja jednak myślę, że z głupoty. Tak? Czy z braku profesjonalizmu, tak. Natomiast druga rzecz, która tu uderza i która jest mało podnoszona, no to jest jednak to, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z konfliktem interesu. Znaczy, jeśli pan minister Macierewicz jest w jakichkolwiek związkach z lobbystą konkurencji, to znaczy, że mamy do czynienia z aferą. I to z wielką aferą, bo to jest afera na wiele, wiele miliardów. A sentencja się układa prosto. A załóżmy, że jeszcze nie wiemy na 100% czy mamy, ale wiemy o tej sprawie to, co wiemy. Pan jest premierem, pan Macierewicz jest ministrem obrony. Co pan robi? Nie, no oczywiście sprawdzam. A nie dymisjonuje pan nie, no, za znaczy, tę serię nie, no, niezależnie, trzeba... niezależnie od tak, konfliktu? Tak, za to już należy się dymisja, ale lepiej jest sprawdzać, jak ktoś jest jeszcze ministrem, niż jak już nie jest. Więc w moim przekonaniu, a to znaczy to sprawdzenie to jest bardzo krótkie, bo to jest krótka rozmowa z Antonim Macierewiczem, a potem tylko sprawdzenie, czy to, co mówi, jest prawdą. No to można zrobić w ciągu jednego dnia. A ten widelec, to myśli pan też głupota po prostu? Tak, to nic więcej. Ewidentna, tak. Czyta pan wywiady ostatnie, częste i gęste z prezesem Kaczyńskim? Tak, czytam je, bo one są no, trochę skandaliczne, dlatego że prezes Jarosław Kaczyński przestał się krygować i parę miesięcy ciekawe, temu... Pan, przepraszam, że przerwam, to jest ciekawe, bo ja rozumiem, że politykowi coś się może ulać, wymsknąć w wywiadzie, no tak jak my teraz siedzimy, prawda, zdarza się to... Ale tu mamy do czynienia z wywiadami prasowymi, autoryzowanymi, czyli wszystko teoretycznie jest pod pełną kontrolą. Także do prasy zachodniej. I on w tych wywiadach pokazuje, że on rządzi Polską. Znaczy on mówi
kto ile czasu będzie ministrem jeszcze, dlaczego ktoś przestał być ministrem. Za szczerość to potępiamy? Nie chodzi o szczerość, tylko tak, no my to wiemy, ale jeśli on się przestaje krygować i pokazuje światu, to świat tak czy inaczej jest zdumiony, ale jeśli jeszcze nie ma tego krygowania się, bo panie rektorze, 30 lat temu oczywiście pierwsi sekretarze byli traktowani jako rządzący. No tak, Giscard się spotkał z Gierkiem. Oczywiście, no to było zupełnie naturalne i normalne, ale tylko dlatego, że tak było zapisane w Konstytucji. Natomiast dziś w Konstytucji pierwszy sekretarz nie ma takich uprawnień, jak ma kiedyś. Już mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w Lizbonie, jak był traktat europejski negocjowany. Był tam Lech Kaczyński, nie zgadzał się i został poproszony przez Merkelową i innych, żeby na głośno mówiącym rozmawiał. Choć wydaje mi się, że... Ale wtedy był premierem Jarosław Kaczyński. Ale też wydaje mi się, że to jest o tyle nie fair, że biorąc pod uwagę, że prezydentem był Lech Kaczyński, to jednak, że tak powiem, poziom jego autonomiczności politycznej był tak duży, że zestawienie go z prezydentem Dudą jest obraźliwe dla Lecha Kaczyńskiego. Tak jest, na pewno. Bez zdań. Chciałbym, żeby pan posłuchał fragmentu, króciutkiego fragmentu wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, ale sprzed lat. Musiałem brać bardzo silne leki uspokajające, co też miało swoje skutki. W 2014 roku uścisnąłem rękę Tuskowi, bo w Sejmie wystąpiła Ewa Kopacz jako kandydatka na premiera i zaapelowała o zdjęcie z Polski klątwy nienawiści. Gołym okiem było widać, że zaczyna się wielka kampania pod tytułem Nienawistny Kaczyński, Wielki Tusk. To było posunięcie polityczne. Ten pierwszy cytat to był z wywiadu dla Newsweeka pod koniec 2010 roku po wyborach prezydenckich. Jarosław Kaczyński, wszyscy zdziwieni, pokojowy, w orędzie do braci Rosjan. Ten drugi to jest wywiad sprzed paru dni. I co? No tak, no... Znowu ta szczerość. Znaczy, na Jarosława Kaczyńskiego można liczyć. To znaczy, on ma w sobie tę szczerość i on nie wytrzymuje. Znaczy, jest w stanie wytrzymać w kampanii wyborczej, też nie zawsze, ale potem przychodzi do tego, że on musi to absolutnie powiedzieć. I dziś ta szczerość, znaczy w stosunkach międzynarodowych, jest groźna, dlatego że nikt nie będzie szanował premiera Rzeczypospolitej Polskiej, ani prezydenta Szczerze? Rzeczypospolitej Panie Polskiej. Panie premierze, nikt nie szanuje premiera, ani prezydenta Rzeczypospolitej, bo wszyscy wiedzą, że są figurantami, ci obecni. Tak, tylko że do tego jeszcze wtedy następuje taka dyplomacja, tak? Że my przez nich będziemy negocjowali z Jarosławem Kaczyńskim, ale jeśli Jarosław Kaczyński wychodzi do mediów i mówi, nie, ja rządzę, to ja decyduję, czy Donald Tusk będzie siedział, czy nie będzie siedział. To ja decyduję, czy warto z nim rozmawiać. Przecież on ogłosił rzecz w ogóle skandaliczną, niesamowicie, że on nie będzie rozmawiał z Tuskiem, bo o czym? O tym, czy ma być świadkiem koronnym? Ale więcej, on znaczy, to kto decyduje? Dwa czy trzy dni temu de facto powiedział w wywiadzie, że absolutnie chciałby i państwo powinno się na tym skupić, żeby Tusk siedział. Tak po prostu siedział w pudle. Znaczy, ja mogę zrozumieć taką sytuację... I zresztą nie tylko Tusk, tu lista jest dłuższa. ...że minister sprawiedliwości, prokurator generalny idzie do szefa partii i mówi mu, że w dokumentach, w śledztwach pojawia się nazwisko byłego premiera Donalda Tuska. Ja taką informację mogę zrozumieć. Ale z tego, co o tym mówi Jarosław Kaczyński w mediach publicznie, to po pierwsze, on to ogłasza, czyli on to upublicznia. Dokładnie. Po drugie, daje instrukcję, w jakim kierunku to ma iść. Ale po trzecie, ja z tego wnoszę, że oni na ten temat rozmawiają. To znaczy, że on uczestniczy w prowadzeniu śledztwa. Być może w nakłanianiu prokuratora generalnego albo innych prokuratorów do takiego, a nie innego postępowania w śledztwie. A to już jest absolutnie niezgodne z prawem. No nie zupełnie, bo tam pamięta pan w ustawie o prokuraturze zmieniono taki punkcik, że może można już sobie informować, pan Ziobro pamięta. Informować. Więc ja mówię, że być może samo informowanie jest okej. Natomiast z tego wynika, że to nie jest tylko informowanie, uczestniczenie. Ostatnie pytanie, bo mam wrażenie, że Polacy, ci, którzy nie popierają PiSu Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj mają takie podwójne wyobrażenie o tym, co się dzieje w państwie. Jedni uważają,
że ten koncert nieudolności, wygadywania głupot, ten niesamowity zupełnie festiwal pokazuje, że PiS się sypie, a inni widzą maszynkę do deptania demokracji liberalnej i widzą ten PiS absolutnie wszechmocny. Który obrazek jest prawdziwy? Nie, no, znaczy one oba są prawdziwe. Dlatego, że ci, którzy kochają PiS i którzy uwierzyli w prawie Boga Jarosława Kaczyńskiego. Jakie tam prawie? No jeśli... No, okay. To oni, to dla nich to jest właśnie to. Znaczy, to jest jakieś 25% społeczeństwa i na takim poziomie pewnie zatrzyma się spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Oni cały czas będą mieli 25%, bo tyle procent społeczeństwa uważa, że Polskę trzeba budować zupełnie od nowa, od podszewki. A że Jarosław Kaczyński jest, to, tak, jest, że jest idealny. I to burzenie, znaczy to wymiatanie ludzi, to branie ludzi niekompetentnych, w ogóle bez żadnego znaczenia, kompetencje nie mają kompletnie żadnego znaczenia, to jest dla nich dowód na to, że oni idą w dobrym kierunku. My naprawdę mamy już dwie Polski. Może nawet 2,5, bo pewnie są jeszcze jacyś wahający się i to się dobrze nie skończy. To znaczy w moim przekonaniu my, ta drugi sort Polski, my nie wytrzymamy tego wszystkiego. Ten i my będziemy wychodzić na ulicę, a kiedyś na tych ulicach zostaniemy, dlatego że oni szkodzą Polsce, są szkodnikami, oni szkodzą polskiej racji stanu. Nie możemy do tego dopuścić. Czyli po prostu chce mi pan powiedzieć, że nas nie stać na kolejne 3 lata z PiS-em Kaczyńskim. Tak, nie stać nas na to. Znaczy Polska na tym straci. Proszę zobaczyć na giełdę. Proszę zobaczyć na inwestorów zagranicznych. Wie pan, to co będzie przecież... dzisiaj albo jutro najpóźniej w wiadomościach? Marcinkiewicz wzywa ludzi do wyjścia na ulicę. Czyli tak naprawdę chce zafundować Polsce krwawą jatkę. Nie, no myślę, że 11 listopada spotkamy się na kolejnym marszu niepodległości. Oby my ze sobą, a oni ze sobą. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dziękuję bardzo. Jak to z tymi karakalami było, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo w zeznaniach plączą się nawet członkowie rządu. Oczywiście Francja zrobiła bardzo źle, Airbus helikopter zrobił źle, że zerwał te rozmowy. Nie było żadnego zerwania negocjacji, tylko negocjacje zostały zakończone bez pozytywnego rezultatu. I komu tu wierzyć? Ale może zamiast wierzyć, warto jeszcze raz zapytać. Na przykład o związki Antoniego Macierewicza z amerykańskim lobbystą Alfonsem D'Amato, który wśród klientów ma firmę United Technologies. Do listopada ten koncern posiadał zakłady PZL Mielec jako część firmy Sikorsky Aircraft. Łączymy się z Antonim Macierewiczem. Panie ministrze, witam. Co pana łączy z panem Alfonsem D'Amato? Poza tym, że są panowie prezesami organizacji Friends of Poland. Przynajmniej taką informację dostaliśmy. Ja muszę powiedzieć uczciwie. Absolutnie uczciwie, tylko uczciwie. No to jeszcze raz. Co pana łączy z panem D'Amato? To jest bardzo dobre pytanie. Ale ja wiem, że to jest bardzo dobre pytanie, ale czy pan wie, że D'Amato jest lobbystą pracującym dla konkurentów Airbusa? To jest chyba jakieś nieporozumienie. Nie. To nie jest nieporozumienie, to jest fakt. Czy wie pan o związkach pana D'Amato z rodzinami mafijnymi, w tym z rodziną Gambino? Niestety. Czyli pan wie? Być może. Czy nie uważa pan, że jest pan w sytuacji absolutnego konfliktu interesów? Upada kontrakt, a beneficjentem tego jest firma, której lobbystą, opłacanym zresztą przez Polskę, jest człowiek, z którym zasiada pan w jednej organizacji. Ja nie widzę przeciwwskazań. A ja widzę i uważam, że powinny się tym zająć Komisja Śledcza, Prokuratura i CBA, ale ponieważ zapewne się tym nie zajmą, może pracę za nie wykonają dziennikarze śledczy. Oby. W każdym razie opłacany przez nas, przez państwa, lobbysta D'Amato nie przez przypadek ma bardzo dobrą opinię o polskich władzach i o panu Macierewiczu. Cieszę się, że mamy tak silnego sojusznika, takiego jak Kaczyński i tak samo jak minister Macierewicz. To są liderzy, którzy utrzymują, którzy wprowadzili Polskę do NATO. Ciekawe, że D'Amato swe peany na cześć PiS-u wyczytywał z kartki. A tak w ogóle to Macierewicz wprowadził Polskę do NATO? Nie wiedziałem.
Do polityki jeszcze wrócimy, ale teraz dłuższa chwila poświęcona kulturze, a przede wszystkim Andrzejowi Wajdzie, którego pogrzeb odbędzie się pojutrze w Krakowie. Już za chwilę moim gościem będzie Bogusław Linda, ale wcześniej fragmenty filmów Andrzeja Wajdy, bez których trudno sobie wyobrazić polskie kino i polską kulturę. Oto bohaterowie tragedii. Patrzcie na nich uważnie. To są ostatnie godziny ich życia. Rudy. Kajtek. Ja chcę pójść do ładnej sali, gdzie są ładne obrazy, ładne rzeźby, ładna architektura. To jest film, który pani chce zrobić. My jednak musimy zadać sobie takie pytanie. Czy to jest potrzebne mnie? Tam jest Jacek Soplica. Musicie wytrwać. Bo bez was nie będzie wolnej Polski. My, naród. We, the people. Bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił. I mój gość, pan Bogusław Linda, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz widziałem pana w filmie Andrzeja Wajdy chyba w 81 roku, w Człowieku z żelaza. Potem po drodze między innymi pan Tadeusz. Danton wcześniej jeszcze. A potem ostatni film, ostatnia główna rola u Andrzeja Wajdy to właśnie pana rola w filmie Powidoki. Czy jak dzisiaj myśli pan już po śmierci pana Andrzeja Wajdy, Wajda wtedy, 30 parę lat temu, Wajda sprzed roku z kawałkiem, kiedy robiliście Powidoki, to jaki to był Wajda wtedy, Wajda ostatnio? Był coraz młodszy. W jakim sensie? W sensie psychicznym, w sensie ciekawości świata, ciekawości ludzi. Młodniał. Czy w rozmowach na planie albo poza planem, czy Andrzej Wajda dawał jakąś taką wykładnię, co chce powiedzieć Powidokami, tym swoim ostatnim filmem? Wie pan, Andrzej Wajda był jakby nie do końca zrealizowanym malarzem. Zawsze dla niego obrazek filmowy był trochę ważniejszy niż rozmawianie o głupotach z aktorami, o jakiejś tam psychologii, o czymś. I jakby ten film, który robił, akurat mówimy o Powidokach, wydaje mi się, że chciał zrobić jakby dla siebie, jako film absolutnie ani polityczny, jako film typowo artystyczny. Ale nie udało mu się. Nie udało mu się, bo ja tak, wie pan, akurat miałem okazję zobaczyć ten film. Po 5-10 minutach myślę sobie, jasne, to jest o artyście, coraz bardziej samotnym, w koszmarnych czasach stalinowskich. Ale choć Andrzej Wajda robił ten film jeszcze przed taką przewrotką polityczną, jaką mieliśmy w Polsce rok temu, to przez przypadek ten film nagle nabiera zupełnie innego wydźwięku. Tak, myśmy się śmieli, że zrobił, jakby wrócił do kina moralnego niepokoju znowu. I że raptem ten film stał się filmem tak zwanego moralnego niepokoju. Kiedyś był dema taka. A wyrazem jakiego niepokoju byłby film Powidoki już odczytywany przez pryzmat tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. O rzeczach oczywistych, o wolności artysty, o wolności osobistej, o tym, że warto walczyć o to, żeby polityka nie wkraczała w naszą prywatność i artystyczną, i prywatną. Proszę opowiedzieć, za chwilę zresztą pokażemy zdjęcia z Rzymu, proszę trochę opowiedzieć o tym, jak film był, jak film Powidoki był w Rzymie na festiwalu witany i też co mówiono, co pisano o Wajdzie, bo prawdę mówiąc dla mnie to było fantastyczne, nie śledziłem włoskiej prasy, ale gigantyczne artykuły w zasadzie we wszystkich najważniejszych światowych europejskich gazetach. To znaczy niestety było ich zdecydowanie więcej niż w Polsce. To znaczy cała prasa, wszyscy pisali o tym, że odszedł jeden z wielkich, czy jeden z tytanów, jak to nazywają. I to było bardzo wzruszające jakby w tym miejscu. U nas w Polsce raczej tego nie było. A Rzym, bo właśnie widzimy zdjęcia z Rzymu. Słyszeliśmy, że przyjęto film entuzjastycznie. Tak, czy to proszę powiedzieć, czy to tak entuzjastycznie, bo film, ostatni film Wajdy, czy entuzjastycznie, bo taki film wyszedł, jaki wyszedł? Wie pan, tego nie wiem. Myślę, że... Że Andrzej jakby do końca to trochę wyreżyserował.
bo jednocześnie ta jego śmierć przy okazji jakby istnienia tego filmu spowodowała też większe zainteresowanie i to nie ma, niestety tak to wygląda, ale myślę też, że w tych czasach dzisiejszych, kiedy na całym świecie jakby polityka zaczyna zawłaszczać jakby coraz kolejne miejsca naszego życia, co widać w Ameryce, widać we Francji, na Węgrzech, w Polsce, że raptem stał się jakiś taki zrozumiały dla jakby ludzi spoza Polski. Wajda zawsze był patriotą, zawsze robił filmy polskie, patriotyczne, zawsze chciał coś powiedzieć o nas. A podejrzewałem, że w tym filmie akurat nie miał takiej ochoty i nie udało się. A swoją drogą, nie jest niezwykłe, że dla tak wielu z nas cała twórczość Wajdy to jest jedna wielka epopeja narodowa i tak. Właściwie sam Wajda i to, co robił, to jest kwintesencja polskości, a jednocześnie wcale nie tylko w ostatnim sezonie politycznym, ale przez kilkadziesiąt lat Wajda był rozstrzeliwany jako niepatriota, półpatriota, antypatriota. No tak to jest z nami. To mamy jakby w naszym kraju zawsze... kochamy ten nasz kraj za to, co jest fajne i za to, co jest wstydliwe. Niestety to, co jest wstydliwe i niefajne, uderza w tych, którzy są najlepsi. Czyli to swoisty tak naprawdę komplement od części narodu dla największych Polaków? Myślę, że tak. Powiedział pan o tym, że ten film mógłby się znaleźć w tej kategorii, współczesnej kategorii kina moralnego niepokoju. Z pana perspektywy, czy ten niepokój twórców, którzy organizują własny kongres kultury, tak, hasło Nie oddamy wam kultury, jest uzasadniony? O polską kulturę, o taką próbę przejęcia jej albo wsadzenia jej pod czapę władzy, w jakim stopniu? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Musiałbym zacytować Herberta, że wszystko jest sprawą smaku i to po prostu, jak nami zawłaszczają, jest strasznie przykre, że to jest tak ziemniako, buro, brudne i nieładne, że ja się czuję trochę zawstydzony. A czym najbardziej? Po roku, bo to tak naprawdę w przyszły poniedziałek wypada rok tej tak zwanej dobrej zmiany. Wie pan, wydaje mi się, że jakby to, co raptem, co nigdy nie powinno się pokazywać, bo to, co mieliśmy takie jakby ukryte, mieliśmy to swoje burakostwo, że to, co raptem jakby podniosło głowy i to wszystko, całe nieudacznictwo, brak kultury, brak ogłady, brak inteligencji, że raptem to się gdzieś, to, co tak skrzętnie ukrywaliśmy, raptem gdzieś to wylało i niestety, no jakby czyli, trochę nami zawłaszcza. Czyli pokazujemy światu, sobie, pewnie nie całą, ale tę brzydszą część twarzy. Tak, tak mi się wydaje. Jedno zdanie, a może jeden akapit, jeszcze o Andrzeju Wajdzie. Gdyby pan... Masę było tych podsumowań, ale właśnie wydaje mi się, że szalenie ważna byłaby pana opinia człowieka, który był bardzo młody, kiedy zaczął i właśnie wystąpił w jego ostatnim filmie, który nieświadomie, ale poniekąd stał się, albo zostanie uznany za jego testament. Wydaje mi się, że to jest jakby człowiek, który był no właśnie jednym z wielkich kina w ogóle i że to pokolenie ludzi, którzy układali to kino, czy w jego przypadku uczyli nas polskości, czy spojrzenia na świat, że to odeszło, on odszedł i jakby nie ma następców. No to luka.
To, że Wajda pozostawi po sobie wielką lukę, to jest oczywiste. A jak nie ma następców, to ta luka będzie tym bardziej odczuwana. Bardzo panu dziękuję. Bogusław Linda, dziękuję pięknie. Mówiliśmy wcześniej o potrzebie poszukiwania prawdy. W ramach jej poszukiwania już wkrótce rozpoczną się ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej. Jednym z pierwszych ekshumowanych ciał będzie ciało Lecha Kaczyńskiego, co w wywiadzie dla Onetu zapowiedział sam Jarosław Kaczyński. To na pewno będzie krok w stronę prawdy. Musimy o to walczyć. Musimy o to walczyć tym bardziej, że ci, którzy tą prawdę ukrywali, są znów aktywni. Prezydent z PiSu, premier z PiSu, szef MON-u z PiSu, specjalna podkomisja jakby też od PiSu, to już prawie rok. Kto teraz im przeszkadza udowodnić rzecz chyba oczywistą dla każdego myślącego człowieka? Bo ta tragedia była czymś zupełnie niezwykłym, była czymś, co każdy myślący człowiek połączy z tragedią katyńską. Nie łączy się państwu Smoleńsk z Katyniem? Znaczy, państwo nie myślą. Ten związek jest i trzeba go udowodnić. Jesteśmy blisko i tego momentu, w którym zacznie być wyjaśniana sprawa katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy coraz bliżej prawdy, prawdy o Smoleńsku. Musimy tu być za miesiąc, za dwa, za trzy, za rok, nawet za ileś tam lat. Musimy, bo zawsze będą ci, którzy prawdzie się sprzeciwiają. Dziś jesteśmy na tej drodze do tego celu, nieporównanie bliżej niż byliśmy kiedyś. Będzie prawda, nie będzie kłamstwa smoleńskiego. Cel jest blisko, już niedaleko do momentu, w którym będziemy znali prawdę. Ostateczne orzeczenia, ostateczne ujawnienie prawdy jeszcze przed nami. Musimy o to walczyć. Blisko, coraz bliżej celu. Dochodzimy i... I wciąż nic. Czekamy dalej. Na szczęście, tu wracam do początku programu, wstajemy z kolan i to od jakichś kilkunastu miesięcy. Polska pod rządami Andrzeja Dudy już podnosi się, że tak powiem, na równe nogi. Jest, sądzę, że za chwilę, za parę miesięcy już zupełnie wstanie. A to było ponad rok temu, ta wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, więc z całą pewnością już wstaliśmy z kolan. Nie wstajemy, ale to ja tylko wstawałem, a Polska już dawno dzięki PiS-owi wstała. Wszystko dzięki aktywności prezydenta Dudy, który przecież Polakom zapowiedział, że będzie szalenie aktywny. Prezydent nie będzie siedział pod żyrandolem. Ja mam za dużo energii, żeby w jednym miejscu siedzieć. Dlatego trzeba twardo odrzucić insynuację opozycji, według której prezydent nie wypowiada się w żadnej ważnej sprawie i w ogóle nic nie robi. Oj, robi. Bardzo wiele robi. Prezydencką parę, Polska więc dzisiaj wita. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi polskim rolnikom. Każda kropla krwi zadrgała w młodym patrycjuszu na jej widok. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wkrótce. Po tak ciężkiej pracy prezydent ma oczywiście prawo pójść na mecz reprezentacji, która w ostatniej sekundzie podniosła się z kolan w meczu z Armenią. Prezydent Duda skądinąd, co właściwie oczywiste, bardzo celnie skomentował to, co zdarzyło się na boisku. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Robert Lewandowski. Cię. To ja już chyba dziś skończę. Serdecznie państwa pozdrawiam. Dziś, 17 października, w 43. rocznicę zwycięskiej bitwy na Wembley, kiedy polska reprezentacja, dumna reprezentacja Polski, wstała z kolan. Do widzenia.